Siemka kochani, witam Was na moim kanale. W kolejnym filmie kolejny kalendarz Sense Collection. Mieliśmy już jeden kalendarz złoty, tym razem mamy kalendarz bordowy. Kupiłam go również za 30 zł, tak jak poprzedni, w sklepie Auchan, Auchan, jak tam wolicie. I więc zobaczmy, jak on się prezentuje. Czy będą tutaj podobne produkty, czy inne? Zaraz to sprawdzimy. Prezentuje się on tak, wygląda bardzo ładnie. Również ma grafikę ładną, okienka mniej widoczne i mam nadzieję, że nie będzie tak twardy jak poprzedni. Więc bez zbędnego gadania przechodzimy do otwierania. Oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was każdy inny kalendarz. Więc otwierajmy, bo już się nie mogę doczekać. Mamy jedynkę. Chyba będzie tak samo twardy. No, już rozrywałam. Przy pierwszym okienku już zostało całe lata. Czy on jeszcze stoi w miejscu? Jeszcze mamy go w kamerze. I w jedynce mamy krem do rąk, który w poprzednim kalendarzu mieliśmy w okienku numer 24, więc jest progres. Krem do rąk, spoko, zawsze się przyda. Dwójeczka, małe podłużne okienko u góry. Tutaj z przyrządem już idzie lepiej. I mamy pilniczek, czyli to samo co w poprzednim kalendarzu. W poprzednim kalendarzu też był pilniczek, tylko złoty. Tutaj mamy różowy. Trójeczka. Już widzę trójeczkę. Próbuję nie uszkodzić produktu spod spodu. I w trójeczce mamy body spray. Hair and body mist. Czyli do ciała i do włosów. Jest tu pojemność 30 ml. I jest on całkiem spoko. Zaraz powąchamy, jak pachnie. Bardzo delikatny zapach. Lecimy dalej. Czwóreczka. Czwóreczkę znowu mamy tutaj w kącie. Bardzo podobne produkty do kalendarza spa. I mamy tutaj shower gel. Z taką ładną, złotą z obrazkiem, takim złotym budynków. 50 ml, dosyć spory. Czwórka. Była piątka. Piątkę mamy tutaj. Duże okienko. I w piątce mamy skrab do twarzy. Time to sparkle. 30 ml. A więc chwila problemów technicznych, oczywiście ze światłem. Mieliśmy piąteczkę, lecimy do szóstki. Szóstka, Mikołajki, co dla nas przygotowaliście? No i w szóstce wielki zawód. Jeszcze przyklejone na gumę. W szóstce mamy separatory do stóp. Tym przynajmniej dwa. Ale separatory, ktoś by był bardzo smutny. Lecimy do siódemki. Siódemkę mamy tutaj w rogu. Mam nadzieję, że dobrze widać już wszystko. Otwieramy. I mamy body peeling. Duże opakowanie. 50 ml. Dosyć spory. Z napisem tym samym, co poprzedni. Time to sparkle. Lecimy do ósemeczki. Dziewiątkę widzę. Ósemkę też już mam zlokalizowaną. Ósemeczka. Mniejsze okienko. I w ósemce mamy żel do twarzy. Jest też z pięknym rysunkiem na butelce. 30 ml. Dziewiątka. Gdzieś ją tutaj widziałam po drodze. Jest tutaj obok mnie większe okienko. I w dziewiątce mamy krem do stóp.
30 ml. Dziesiątka, już zaraz będziemy w połowie kalendarza. Dziesiątkę mamy z tej strony. Stół cały porysuję, mówię Wam. Tyle razy, ile ja już przejechałam tym narzędziem po stole. To jest niemożliwe. I w dziesiątce mamy szampon do włosów. 50 ml. Dosyć duży. Jedenastka. Malucienieńka. Mamy powtórkę z poprzedniego kalendarza, czyli taki kwiatek do kąpieli po dewastacji. Nawet nie pachnie, a wręcz bym powiedziała, że śmierdzi czym? Serem wędzonym, takim oscypkiem. 12. Znowu większe okienko. Rozerwiemy je, bo oczywiście nie możemy otworzyć. I mamy tutaj do kompletu odżywkę 50 ml. 13. Jest również po tej stronie. I w 13 mamy taką paczuszkę. Ja już wiem, co to jest. Ja tego nie będę rozwijać, ponieważ w poprzednim kalendarzu to mieliśmy i jest to czepek do kąpieli. 14. Lecimy szybko z tym kalendarzem. Wszystko jakoś po jednej stronie nam się trafia, większość. I w 14 okienku mamy balsam do ciała. W bardzo ładnym opakowaniu. 15. Uuu, jakie małe okienko, podłużne. Co tu będzie? Spróbujmy to otworzyć normalnie. No nie, takiego badziewka to się nie spodziewałam. Jest to taki mini separatorek do skórek. Tego się nie spodziewałam. 16 jest po tej stronie. I tutaj gdzieś ją znajdziemy. Kalendarz zdewastowany. I mamy tutaj maskę do twarzy w kremie. 17. Troszkę większe okienko. I w 17 mamy kulę do kąpieli w kształcie stopy. Czy jest przeznaczona do stóp? Tak. Musująca kąpiel do stóp. Tak jest nazwana. 18. O, duże okienko w końcu. Co znajdziemy w takim dużym okienku? I mamy tutaj sól do kąpieli. Była 18. Zbliżamy się ku końcowi. On mi się trochę tak składa. 19. Jest maluśka tutaj. I w 19 mamy balsam do ust. Proszę, w takim ładnym złotym pudełeczku. Pachnie troszkę malinowo, jest czerwony. 20. Mamy ją tutaj. I w 20 mamy gwiazdkę, tak samo jak w poprzednim kalendarzu. Mydełko. 21. W 21 mamy krem na dzień. 30 ml. 22. 22 mamy kulę do kąpieli. 23. Przedostatnie okienko. I w 23 znaleźliśmy
taką samą złotą gwiazdę, co w poprzednim kalendarzu do kąpieli. I 24, co znajdziemy w 24? W tamtym kalendarzu był krem do rąk, a tutaj? No nie! Dali nam opaskę na oczy w numerze 24. To jest taka sama opaska. Time to relax. Wydaje mi się, że po prostu były bardzo zbliżone produkty w innych opakowaniach, co w tamtym kalendarzu, tylko w innych okienkach. I 24 opaska na oczy, masakra. Nie będę Wam robić podsumowania, bo widzieliście w poprzednim kalendarzu, a jeśli nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie do poprzedniego kalendarza tej samej marki. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Vinted, bo często znajdziecie te produkty, które tutaj otwieram na moim Vinted, więc serdecznie Was tam zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!